Siemanko. Dzisiaj zobaczysz fajne rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziałeś. Zaczynamy! Te rzeczy będą bardzo ładne, mogą ci trochę zryć banie, ale co najważniejsze, na wakacje nauczysz się czegoś nowego. To znaczy, zamiast pójść do szkoły od razu, to z Karolkiem będziesz miał chwilę szkoły, ale rozrywkowej, wakacyjnej, w której zobaczysz właśnie, co się dzieje i jakie nowe rzeczy są, których jeszcze nie widziałeś. I na pewno tych rzeczy nie widziałeś. Znaczy w większości, wydaje mi się, tak mi się wydaje. Jak je widziałeś, to daj znać w komentarzu, jak nie, to będziesz w szoku, będziesz nauczony i będzie fajnie. Także mistrzowskie intro, łapeczka w górę i hashtag rzeczy. Zapraszam, let's go! Mamy gościa, noga atlety po wyścigu, czyli prawdopodobnie gościu jeździ na rowerze. Czy to wygląda jak owłosiona noga konia? Jest nasmarowana, on się prawdopodobnie po prostu opalił. Czajcie, to jest noga rowerzysty po wyścigu. Nie mów mi, że widzi, nie mów, że twój ojciec jest kolarzem, żeś ty widział, że ma taką nogę. Co? Łapa jakiegoś małego ptaka, który wygląda jak łapa dinozaura. Kot, który jest ślepy, ale... ma niesamowite oczy, czyli niesamowite oczy kota w ślepocie, czyli gdzieś tam został pochłonięty, te oczy zostały pochłonięte. Upuściłem moje słuchawki do piasku i zebrały cały magnes, który w tym piasku był. Czyli, bo tu mamy indukcyjne jakieś ładowanie tam na 3-4 razy w tych takich tych. A tu mamy, proszę bardzo, największy słonecznik na świecie. I akurat należał do tej pani, która, mam nadzieję, że hoduje go do dzisiaj, nie zcięła go tylko, żeby sobie dziabnąć słonecznika. A tutaj mamy motyla, który cierpiał na gynadomorfię, czyli był pół mężczyzną, pół kobietą. Gynadromorfia. A śmialiście się? Wiadomo z czego. Można być pół mężczyzną, pół kobietą. Wszystko w temacie. Krwawiący grzyb. Grzyby krwawią? Krwawią, w sensie ketchup z nich leci, wiadomo. Ketchup grzybowy nie jedliście nigdzie. A tutaj małża, która zostawiła w sobie masę pereł, które możesz, prawda, skolekcjonować. Najlepiej jakbyś zostawił je dla niej, bo to jest jej wytwór. Żaba, która ma najniesamowitsze oczy na świecie, ghost glassowe. Jest dobrze? Przezroczysta ryba? Takie coś istnieje? Myślałem, że to tylko w grach i w bajkach. Chociaż nie wiemy, oczywiście ocean jest cały niezbadany, więc nie wiem, co znajduje się na środku. Ostatnio był na kanale nawet odcinek z oceanu. Tutaj mamy rozgwiazdę, która ma 6, 5 i 4 rąk. Ręce. Ona wygląda jakby była jak wycięta papryka, która jest podsmażona w piekarniku na funkcję grill na 160 stopni na 30 minut i powoli zaczyna zakręcać się dookoła, wiecie o co chodzi, czyli tutaj powoli się spala i zakręca się i tak dalej, także my nie wiemy do końca, czy to jest rozgwiazda, czy ktoś rzeźbił w papryce na piasku. Dalej, tu mamy ogromną łapę lobstera, czyli homar, ogromny homarzy. Homarza łapa. A tutaj, o, proszę bardzo, mamy paprotki, tylko że białe. To jest jeżowiec, wiesz, jeżowiec. Ja kiedyś na jeżowca nadepłem w Chorwacji, na dość kamienistych plażach. I niestety prawie miałem nogę do amputacji, wiem co mówię, bo oczywiście zdezynfekowali mi to i tak dalej, natomiast wdało się zakażenie i po powrocie do domu lekarze ratowali mi girę, czajcie to? Mogłem być bez jednej nogi już teraz, no jeżowce trzeba uważać, Chorwacja szczególnie, uważajcie na jeżowce. To jest, mówię, turbo ciężka sprawa, on się bardziej dziwi to, co on miał w środku, bo ja myślałem, że to też jest tylko taka kulka, no i wiadomo, jakoś musi oddychać, żyć i tak dalej. A tutaj four story office, czyli to jest roślina, która jest prawie czteropiętrowa. Czajcie, że tak wysoko gdzieś to urosło, to nie jest baobab, co prawda, może dlatego to jest dziwne, bo to jest roślina. Podwodna mrówka. Co? Aha, to jest twarz mrówki pod mikroskopem elektronowym. Kuźwa, jaki ryj. Jakiego ona? Maryja, Maryja. Maryja, 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 Maryja. Jesus. Co to jest, skóra? Nie wiem, nie przyglądałem się nigdy z bliska mrówce, bo z bliska jest naprawdę straszna. Taka przez mikroskop, tak jakbym wziął na rękę, to bym nie zauważył pewnie, chociaż ona tak szybko spierdziela, żebym w ogóle się jej nie przyjrzał. Ale zostaw ją pod tym mikroskopem, nie sprawdzaj dalej, bo to twarz jak z horroru. Może lepiej, żebyśmy tego nie widzieli. A tu? O, sól krystaliczna, gdzieś w Ujun na Salarze. Dobrze, no taki kawałek gdzieś został znaleziony prawdopodobnie, może i w Morzu Martwym, Morzu Czerwonym, tam jest duże zasolenie i tak dalej. Znalazłem bardzo małą żabę, wręcz mikroskopina. To jest taka pół kijanka, jeszcze bym powiedział. O! O, czy to tutaj zagląda? Ty, bo ja takie muszle kiedyś mi przywozili z nadmorza i teoretycznie wiadomo, że coś w środku musiało być, jakiś rak, krab, bardziej kraby, nie? Malutkie kraby albo coś, co wypełza tymi mackami i chodzi szybko, wiecie. Arachnofobia się odpala zaraz, także nie chciałem o tym myśleć. A tu jednak oczy wynurzają się z tej muszli. Renifer albinos, gdzieś... w Laponii, na Finlandii, Finlandia albo Laponia, ciekawa sprawa. A tutaj wyrastają tulipany ze śniegu, no już był marzec, czas na wzrost tulipanów. Kto bogatemu zabroni wyrosnąć ze śniegu? No pewnie, że tak. A tutaj mamy prysznic naturalnie uformowany przez prawdopodobnie stalaktyty, stalagmity i stalagnaty. Gdzieś tam porobiły się dziurki, więc przez to, z racji tego, że na górze gdzieś znajduje się ujście, prawdopodobnie jakieś źródło i to wszystko spada na dół, tworząc naturalny prysznic. Proszę bardzo, chciałbyś mieć tak w swojej łazience, na pewno byś chciał, żeby było bardzo ładnie i pięknie to wyglądało. Kobieta, która łapie
sobie strugę wody. Czy wy to robiliście w łazience? Mam nadzieję, że nie, bo potem matka musiała po was sprzątać. Okej, czyli rozrzucanie piasku. Świetnie, od razu możecie robić te gliniane garnki. A tutaj mam, czy to są portfele? Co to jest i dlaczego to zmienia... Nie rozumiem, jak to działa, czy to się wymienia magnetycznie. Babka, która wszystkie 5 talerzy łapie na głowę. No, kiedyś już to widzieliśmy. To są niesamowite rzeczy i mamy być z nich mega usatysfakcjonowani. A tutaj mamy ściąganie, to są, nie wiem, listwy doklejane na szkle. Na pewno nie był makaron, okej? Okay? A tutaj mamy łączenie serca za pomocą lustra. Mega cute, mega slodziutkie. Tutaj mamy prawdopodobnie jakieś pierożki. Czy one będą bardziej takie wege? Nie, jednak z jajkiem w środku, okej? Okay? Czyli ze szczypiorkiem i tak dalej. Nie dowiemy się oczywiście, jak one wyglądały, jak smakowały po zrobieniu i tak dalej. Tutaj mamy gościa, który żongluje patykami. Czy to jest jakiś wybitny, czy to jest jakiś, nie wiem, mistrzowie Shaolin to robią na co dzień, czy ja o tym nie wiedziałem. Tutaj mamy taką wadę wzroku na soczewce, a po przyłożeniu okularów wygląda to bardzo dobrze. Także, no, ciekawie, nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłeś, prawdopodobnie nie widziałeś. Mamy zgniatanie puszek, czyli naturalny recykling. Później z tego powstanie... są turbo zgniecione, także mam nadzieję, że później zostaną oczywiście wykorzystane i coś z nich zostanie zrobione. Także recyklingu puszek chyba też nie widzieliście jeszcze na tym kanale. Tutaj każdy następny jest z numerkiem do przodu, czyli będzie 65, 66, 67 i 69, bo 68 się nie robi. Nawet nie dotrwaliśmy do 69, a tutaj mamy szoty dla całej ekipy. Najlepszy kawalerski w Bostonie, no to jest gdzieś Japonia prawdopodobnie, także w Japonii gdzieś tam się bawili. Tutaj mamy flagi Szwecji, obcinają białe z flagi Szwecji, tam nie ma nic białego, więc po prostu przygotowanie flagi Szwecji, powiedzmy, to było niebieskie i żółte. Tutaj mamy jakieś przesiewanie soczewicy. Czy to jest wodospad z budynku? Czy to wszystko nie leci na okna? To jest całkiem ciekawe, ale tylko pytanie, po co? To nie jest nic niesamowitego, to jest wypadek, trzeba było ratować okolice, żeby nic tam nie zostało bardziej zalane. Tutaj mamy wycinanie, będzie podwójne serduszko, oczywiście, że tak. I takie możesz sobie nadrukować na swój samochód, na fotela. Tutaj mamy gościa, który oczywiście ćwiczy do olimpiady, oczywiście radzi sobie idealnie, także no tak oni ćwiczą, muszą wiedzieć, muszą, wszystko pozbierał od ręki. Gumowe młotki, czy mogę... Czyli jednak są gumowe młotki. Czyli one istnieją, prawda? Gumowe młotki działają. A tutaj mamy oczywiście jajeczko, na razie na pół twardo, miękko z kefirem, coś będzie sypał, pietruszkę, szczypiorek. Zobaczcie, jak to wszystko jest wysmarowane. Ten wok jest tak wysmarowany, że to się samo po sobie ślizga, nie trzeba robić kompletnie nic innego. Tutaj mamy barwienie, czy to będą case'y? To prawdopodobnie robimy jakiś piękny case do telefonu. Oczywiście, że tak, that's right. Okej, okay, zabarwione, jeszcze troszeczkę niebieskiego. Wszystkie kolory pięknie się wymieszały, pokryły ze sobą i lazurowe wybrzeże i nie dowiesz się do czego. A tutaj plantacja pomidorów, no i troszeczkę napadało wczoraj w nocy, także proszę przebij to, żeby to spadło na glebę i nic tam nie gniło później. Mamy oczywiście szpachlowanie, tynkowanie. Proszę bardzo, gościu to robi dwoma rękami. Jakie to jest w ogóle tempo? I to nie jest przyspieszone? Czy to na pewno nie jest przyspieszone, że on to robi w takim tempie i to tak dokładnie? A tu gościu rysuje prawdopodobnie w brudzie, co? Czyli auto było tak brudne, że on rysuje w tym brudzie. Czy to jest jakiś Genghis Khan? Czy to jest jakiś... Co to będzie za gościu? Czy to są Mongoły z Mulan? To mogły być Mongoły z Mulan. A tu mamy oblewanie kolorem dzbanka, też jakiegoś glinianego. No nie widziałeś prawdopodobnie nigdy, nie widziałeś, jak się robi dzbanki. A w tym odcinku na tym kanale możesz zobaczyć. Tutaj mamy oczywiście wycinanie. Im głębiej zjedziesz, tym oczywiście większa dziura. Wszystko zrobione, powiedziane, tak nie domyślaj się. A tu co oni robią? Co to za jelito jest? Czy oni tutaj kręcą te chrupki kukurydziane do opakowań dla dzieci? Czy co to było? Nigdy się nie dowiesz. Ten tu normalnie dwoma palcami, on już nie jednym palcem, dwa palce, zobaczcie, jaki wyćwiczony człowiek, który spokojnie trafia, każde uderzenie trafia, no tego jednego nie trafił, dobrze. I wyciąga, to jest jakiś beton, ciężko powiedzieć, tu wycinamy jakieś kawałki. To jest tam takie specjalne obrusy, które później można układać na stoły z takiego materiału, takiego troszeczkę piankowo-gumowego, wiecie na pewno, jak to jest materiał, wiecie, o co chodzi. Tutaj będą jakieś japońskie litery, cyfry, no nie jestem japanistą, Japana. Wiecie, o co chodzi, żeby wiedzieć tutaj, na jakiej zasadzie to działa i cóż to za litera, wzór, cokolwiek innego, ale są ogromne markery do tego. Myjka do dywanu, też działa, też wszystko obrywa, obcina, no... No, turecki dywan obcięty na minimum. A tutaj tak się robi oczywiście kierownicę do samochodu. Czy ręcznie, ciężko mi powiedzieć. Na pewno są osoby, które robią to ręcznie, natomiast większość powinna robić maszyna. A tu mamy wybitne naleśniki przeznaczenia, które zostaną zaraz dostarczone do klientów, którzy spokojnie sobie to... Na pewno nie widziałeś, jak się robi naleśnik. Tutaj mamy pieczątkę, proszę bardzo, czyli prawdopodobnie już na gotowym materiale, może i na tynku. Robisz sobie, jedziesz w dół, później możesz to pomalować. Nie wiem, czy to taka dobra opcja, nie wygląda to za dobrze, chyba że ktoś oczywiście sobie tego zażyczył, to trzeba zrobić bardzo dokładnie, jechać po prostu w dół. Powinna być jakaś jeszcze, no wiecie, bo tutaj już nachodzi na siebie, także nie wyglądało to jakoś super dobrze. Ale jak inwestor sobie tego życzył, no to co, po co tu zadawać pytania? Rzeźb makaron, co to? Zawsze się zastanawiałem, co to jest. Czy to jest jakaś, nie wiem, kapucha, czy jakiś glucisty makaron. Tutaj rzeźbi, nie wiem co.
nie wiem co, czy to będzie jakieś... A, koło, normalnie jajo, rzeźbisz jajo, musiałeś nam to pokazać, żebyśmy czuli się bardziej usatysfakcjonowani, tak? Kolor niebieski, proszę bardzo, czyli to będzie jakiś grecki talerz, a propos greckich talerzy, chciałem powiedzieć właśnie grecki talerz, mamy grecki talerz, jajo, strusie jajo w środku żółte, ideolo, perfecto, bombastico, fantastico, jest dobrze, odpięte całe, nie wiem czy ono było konserwowe, tu gościu będzie robił salto prawdopodobnie i przez to, okay. Czyli skakanka dwa razy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Czyli on to umie zrobić, to są cyrkowcy chińscy, proszę bardzo. Chociaż cyrk bardziej mi się kojarzy z Włochami, bo zawsze jak chodziłem gdzieś tam do cyrków tutaj w Polsce, to były to cyrki włoskie, poza jeszcze Zalewskim, który kiedyś był bardzo popularny. Ten makaron bym zjadł, a z racji tego, że jestem na diecie, to mogę sobie tylko pooglądać piękne rzeczy i potem żałować, że niestety nie dotyczy to mnie. Rozkładanie kafli idealnie podocinanych na kwadratowe powierzchnie. I zobacz, to czarne, tutaj rozkładamy i później przychodzą ludzie, interesują się tym oczywiście, pytają ile za metr i tak dalej, także wszystko zostało rozłożone w jakimś tam sklepie, w jakiejś hurtowni. Potem człowiek przychodzi, pyta i może ewentualnie zamówić, dokupić ilość metrów i tak dalej. Tutaj mam od razu obcinarkę i szlifierkę, jakieś tam innych rzeczy, mamy kawałek jaja. W tym jaju też będzie coś wyjątkowego. Będzie wyjątkowo. To będzie, jest morze, jest drzewo. Jakie morze, morze? To jest jezioro na Mazurach. Oho, czy twój karczer tak potrafi? Czy to był chrzan? Normalnie gościu karczerem obcina chrzan. W każdym razie, moi drodzy, z drugiej strony fajne rzeczy, których nigdy nie widziałeś. Czy ty widziałeś, jak Karolek kiedyś je? Poza live'em. To nie jest pomidor, to jest papryka. Na bank zgłodniałeś. Także zostaw już teraz łapeczkę w górę, napisz hashtag rzeczy, no i co? Ja idę sobie konsumować, ty też coś skonsumuj, bo prawdopodobnie oglądasz to po 10, czyli na śniadanie twoje. Zjedz dobre śniadanko i padaj na kolejny odcinek już jutro o 10. Także hashtag łapeczka w górę i trzymajcie się, brawo dla was, dzięki, że zostawiacie łapeczkę w górę, jesteście ze mną na wakacje. Muszę tylko okręć, trzymajcie się, idę zjeść. Ale jestem głodny, na razie, pół.